Hejka, ja jestem Natia, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Żurze i jeżeli Wam się film spodobał, łapeczka, subskrypcja, komentarz i dzisiaj jesteśmy w Krsko i dzisiaj będziemy Maciej Janowski, więc łapeczka, subskrypcja, komentarz i jedziemy z Żużlem w Krsko. Nigdy nie nagrywałam ze Krsko. A, czekajcie. Więc mecz w Krsko, Maciej Janowski. Rozpoczynamy turniej. Mam nadzieję, że będziemy świadkami wspaniałych zawodów. Maciej Janowski. Ja. Od wewnętrznej stoją Maciej Janowski, Mikael Jebsen-Jensen, Chris Holder i najbliżej bandy Matej Żagadę. Ruszyli! To się mogło źle skończyć. Równy start całej czwórki. Na prowadzeniu Matej Żagad. Mikael Jebsen-Jensen. Na końcu stawki. Niebezpieczna sytuacja. Maciej Janowski. Na prowadzeniu. Mikael Jebsen-Jensen na końcu stawki. Mikael Jebsen-Jensen, Maciej Janowski jest wykluczony. Mikael Jebsen-Jensen, kolejność na mecie. Matej Żagad, Chris Holder, Mikael Jebsen-Jensen. To nie było specjalne. Pora na drugą serię zawodów. No to fajnie, zaczynamy zawody. W czerwonym kasku Ty Woffinden. W niebieskim Maciej Janowski. Biały kask to Greg Hancock, a żółty Krzysztof Kasprzak. Taśma w górę. Łokieć w łokieć. Krzysztof Kasprzak zostaje wykluczony. Krzysztof Kasprzak zostaje wykluczony. Od wewnętrznej stoją Ty Woffinden, Maciej Janowski, Greg Hancock. Poszli! Niebezpieczna sytuacja. Ty Woffinden wysuwa się na prowadzenie. To się mogło źle skończyć. Greg Hancock, ostatni. Ty Woffinden na prowadzeniu. Greg Hancock na końcu stawki. Ty Woffinden traci pozycję. Na prowadzeniu Ty Woffinden dał się wyprzedzić rywalom. Greg Hancock, ostatni. Sytuacja zmienia się diametralnie. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Maciej Janowski. Na prowadzeniu Maciej Janowski jest wykluczony. Kolejność na mecie. Ty Woffinden. Greg Hancock. Bo to jest po prostu dla mnie za długi tor. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. Od wewnętrznej stoją Nils Christian Iversen, Jarosław Hampel, Maciej Janowski i najbliżej bandy Troy Bachelor. Taśma w górę. Niebezpieczna sytuacja. Równy start całej czwórki. To się mogło źle skończyć. Jarosław Hampel traci pozycję. Nils Christian Iversen, ostatni. Jarosław Hampel, wyprzedzony. Na prowadzeniu Maciej Janowski. Nils Christian Iversen, ostatni. Pierwszy
Baranowski. Tuż za nim Jarosław Baczon. Wyprzedza. Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Maciej Janowski. Od startu na prowadzenie. Wejście w ostatni łuk. Maciej Janowski wygrywa. To był fascynujący wyścig. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. Pierwsza trójka stoi czwartego. Od wewnętrznej stoją Nicky Pedersen, Thomas Jonasson, Chris Harris i najbliżej bandy Maciej Janowski. Poszli! Łokieć w łokieć. Chris Harris, wyprzedzony. Łokieć w łokieć. Nicky Pedersen, Maciej Janowski, jest wykluczony. Kolejność na mecie. Nicky Pedersen, Chris Harris, Thomas Jonasson. To już ostatnia seria wyścigów eliminacyjnych. No nic. Od wewnętrznej stoją Jason Doyle, dzika karta, Maciej Janowski i najbliżej bandy Andreas Jonsson. Wystartowali. To się mogło źle skończyć. Jason Doyle nie wystąpi w powtórce. Jason Doyle nie wystąpi w powtórce. Od wewnętrznej stoją dzika karta, Maciej Janowski, Andreas Jonsson. Taśma w górę. Niebezpieczna sytuacja. Andreas Jonsson spada na ostatnie miejsce. Niebezpieczna sytuacja. Dzika karta. Na prowadzeniu. Andreas Jonsson. Ostatni. Dzika karta. Wyprzedzony. Na prowadzeniu Maciej Janowski. Andreas Jonsson. Na końcu stawki. Andreas Jonsson wyprzedza rywala. Pierwszy Maciej Janowski. Tuż za nim Andreas Jonsson. Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Maciej Janowski. Od startu na prowadzenie. Wejście w ostatni łuk. Maciej Janowski wjeżdża na metę. To był fascynujący wyścig. No więc to byłby na tyle. Do zobaczenia Cię w kolejnym odcinku już jutro, więc łapeczka, subskrypcja, komentarz i hej! Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. No, szóste miejsce, więc to byłby na tyle. Do zobaczenia się jutro. O, bym zapomniał. Arek. O. Czekajcie. O, teraz dobrze go widać. O, teraz. No. Więc to byłoby na tyle. Mam 10 miejsce, 6 punktów, więc no, słaby wynik. Nieudane zawody Macieja Janowskiego w Krsko, więc no trudno, czasami mam udane, czasami nie, więc no cóż, więc jutro kolejny film z jakiejś innej gry niż Żużel, więc no. Hej!